Najważniejsze dla nich to być razem, a pomaga im w tym muzyka. Mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej z województwa podlaskiego po raz drugi zaprezentowali twórczość ludową podczas przeglądu piosenki na ludową nutę. Justyna Szczubelek. Osoby starsze, przewlekle chore i z niepełnosprawnościami integrują się i rozwijają swoje pasje. Twórczej aktywności służy wojewódzki przegląd piosenki na ludową nutę. To jest przywiązanie do tradycji, do korzeni, które musimy kontynuować. To, co było kiedyś zaczęte, to przekażemy następnym pokoleniom. Następnym pokoleniom tradycję kultury ludowej przekazali mieszkańcy kilkunastu DPS-ów z całego regionu. W województwie podlaskim jest ponad 20 takich placówek dla prawie 2400 osób. Jak wyglądały te przygotowania? No ciężko, ale było naprawdę fajnie, po prostu warto, naprawdę warto. To są osoby, które bardzo się w to angażują, są po prostu szczęśliwe, że też mogą się pokazać takiej szerszej publiczności. Muzykoterapia, bo my tak nazywamy terapię prowadzoną w domach pomocy społecznej, niweluje złe skutki różnych chorób, chorób głównie psychicznych, ale też chorób związanych z niepełnosprawnością. Też są bardzo wokalnie rozwinięci, akurat zajmuję się terapią muzyczną, do mnie na zajęcia przychodzą właśnie takie osoby. Dzisiejsze występy to tylko namiastka tego, co mieszkańcy DPS-ów robią na co dzień. Haftem diamentowym robię, wyszywam różne szwanki, obrazki. To była druga edycja imprezy kulturalno-integracyjnej, a w planach są kolejne. Tegoroczna była też hołdem dla objętej wojną Ukrainy. Chcemy pokazać, że piosenka ludowa przełamuje granice, krok po kroku, piosenka po piosence. Jakby zdyrektował! Yeah! Patronatem honorowym wydarzenie objęli wojewoda podlaski i miasto Białystok. Justyna Szczubełek, Obiektyw.